I teraz mamy wszystkie oczka dodane, cały obwód mamy zrobiony. I ja sobie teraz będę robić drugi rząd. Drugi rząd, jak widać, mamy, jest bardzo prosty, mamy tylko lewe oczko, potem 9 prawych, 2 lewe, 1 prawe i 1 lewe ponownie. I teraz mamy już tylko druty 5 mm. I ponieważ czapka robi się coraz dłuższa i będzie coraz trudniej mi widzieć ten początek okrążenia, Wy może sobie już zaznaczyłyście ten początek okrążenia. Ja sobie zaznaczę teraz. Jeśli sobie zaznaczę tutaj, to ten marker będzie mi ciągle spadywać. Także ja sobie zaznaczę tutaj na końcu, przedostatnie oczko sobie zaznaczę, że po prostu tutaj dojadę do markera, to po prostu to jest ostatni drut i na następnym drucie zaczyna się początek okrążenia. I po prostu robimy już tak, jak pokazuje tutaj nam drugi rząd, drugie okrążenie, że powtarzamy sobie ten drugi rząd w tej, tak samo jak powtarzaliśmy tutaj, jak dojedziemy do 14 oczka, to zaczynamy znowu od pierwszego i tutaj też. Zaczynamy od pierwszego do 14 i potem znowu od pierwszego do 14 i tak w kółko, aż dojedziemy do końca okrążenia. Czyli mamy jedno lewe, 9 prawych, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, lewe, 1 prawe, 1 lewe. I znowu od początku. 1 lewe, 9 prawych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 2 lewe, 1 prawe, 1 lewe i tak dalej do końca okrążenia i potem tak samo robimy następny, trzeci rząd. Po prostu tak samo, że tutaj robimy do końca okrążenia to drugie okrążenie i potem trzecie, że mamy lewe, potem mamy 9 prawych, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 lewe, 1 prawe, 1 lewe i ponownie 1 lewe, 9 prawych, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 lewe, 1 prawe, 1 lewe i tak dalej do końca okrążenia. Teraz będziemy robić sobie ten trzeci rząd w trzecim okrążeniu. Ja po prostu chcę Wam pokazać, że można robić na takich krótkich drutach. To są druty specjalne do robienia czapki, gdzie żyłka z drutami to jest 40 cm, ale także same druty tutaj są krótsze, po prostu po to, żeby obwód się zrobił. I możemy od samego początku robić na takich drutach oczywiście. One są trochę trudne w trzymaniu tutaj, dlatego że są krótkie i są niewygodne. Ale ja Wam pokażę mimo wszystko, jak można robić. Tutaj sobie zrobię te oczka prawe. Ten postanowił nam tutaj przeszkadzać. Sobie przesunę trochę. I robimy tak, jak schodzą z drutu. Można oczywiście liczyć, ale ja robię tak, jak schodzą z drutu. Po prostu przenosimy sobie oczka na ten drut z żyłką. Może to być także drut z dłuższą żyłką. Wtedy robimy magic loopem. I jak robimy magic loopem, jest tutaj u góry. I jak Iwona, możecie tam znaleźć informacje, jak robić. Po prostu przejdziecie do mojego filmu, w którym pokazuję, jak robić magic loopem. I następny
drut z oczkami. Oczka przekładamy na ten drut tutaj czapkowy, można powiedzieć, do robienia czapek. Są super te druty, bo nie trzeba się męczyć z tyloma drutami, jeśli mamy druty skarpetkowe, ani też z przeciąganiem, jeśli będziemy robić magic loopem. Tylko po prostu jedynym minusem tych drutów jest to, że ponieważ sam drut jest krótszy, ciężko się troszeczkę trzyma taki drut. Niektóre osoby mają tendencję do tego, żeby ten drut jakoś mocniej trzymać, bardziej kurczowo, i przez to powoduje, że palce bolą, naprawdę. Palce bolą, a im grubszy jest drut, tym jeszcze bardziej palce bolą, jeśli robi się na grubych drutach. Oczywiście to też jest 5 mm, tak jak tutaj. Ja w swoich robótkach mówię, że warto robić robótkę od samego początku do końca na tym samym, tych samych drutach, to znaczy drutach z tego samego materiału. Dlatego, że mamy tendencję do tego, że robimy troszeczkę inaczej na różnych drutach, dlatego że nitka się śliska inaczej na drutach bambusowych, na przykład jak te, i potem metalowych jak te. Więc może się zdarzyć, że oczka nagle będą większe niż tutaj. Ale ja tutaj pokazuję Wam przejście na taki drut w edukacyjnym celu, żebyście po prostu zobaczyły, że tak też się da dziergać, że nie tylko można taką, że taką czapkę można zrobić na różnych drutach, czyli na skarpetkowych, na 5 drutach, ale także na specjalnych drutach tutaj do robienia czapki, na takich krótkich drutach. Może nie wszyscy wiedzą, że są takie krótkie druty, to po prostu przy okazji pokazuję Wam, że jeśli jesteście osobami, które robi dużo czapek, to warto się właśnie w takie druty zaopatrzyć. Widzicie, tu mamy cały obwód na jednej żyłce. Bardzo ładnie to wygląda. Nie trzeba nic przyciągać, tak jak magic loopem. Nie plączą się druty i po prostu można robić w okrążeniach sobie na takich krótkich drutach. A teraz potrzebny będzie nam taki drut, drut pomocniczy do robienia warkoczy. Będziemy robić rząd czwarty, w czwartym okrążeniu. Będziemy robić tutaj warkocz. Są osoby, które robią warkocze bez drutu pomocniczego, ale kto potrafi, może tak robić, ale ponieważ jest tutaj na pewno wiele osób początkujących, które patrzy na ten film, to pokażę przy okazji, jak się po prostu robi warkocze. Więc robimy sobie pierwsze oczko lewe i teraz mamy ten warkocz. I warkocz to jest skrzyżowanie oczek. Tu mamy 6 oczek, które jest skrzyżowane, czyli 3 oczka skrzyżujemy z 3 oczkami. Bierzemy pierwsze 3 oczka, przekładamy sobie na ten drut pomocniczy i zostawiamy z tyłu robótki. Jeśli to skrzyżowanie skierowane jest w prawą stronę, to pierwsze 3 oczka zostawiamy z tyłu robótki. Pamiętamy, w prawą stronę zostawiamy z tyłu robótki. Przerabiamy następne 3 oczka. Raz, 2, 3. Bierzemy następne te oczka z drutu pomocniczego, z drutu do warkoczy. Możemy przełożyć sobie na ten drut lewy, żeby nam się nie plątało. I wtedy przerabiamy sobie te oczka na prawo.
Raz, dwa, trzy. I mamy te sześć oczek, które są skrzyżowane. Od razu widzicie tutaj, jak ten warkocz ściąga oczka po prostu. Widzicie tutaj. Gdybyśmy nie dodali oczek, to by było bardzo brzydko tutaj. Następne oczka mamy trzy prawe. Robimy trzy prawe. Potem mamy dwa lewe. Jedno prawe. Jedno lewe. I potem zaczynamy od początku. Czwarty rząd. Robimy ponownie jedno oczko lewe. I znowu robimy ten warkocz. I znowu ściągamy trzy oczka. Z tyłu robótki. Trzy prawe. Przykładamy sobie te trzy oczka na ten drut. Można oczywiście przerobić też z tego drutu. To jest czasami bardziej męczące niż przełożenie, ale da się, jeśli ktoś nie chce przykładać. Potem mamy następne trzy oczka prawe za tym skrzyżowaniem w tym samym rzędzie. Następnie mamy dwa lewe, jedno prawe i jedno lewe. I w ten sposób robimy sobie do końca okrążenia, powtarzając ten czwarty rząd w tym diagramie, w całym okrążeniu. Robimy sobie ten warkocz tutaj w tym okrążeniu, a jak dojedziemy do końca okrążenia, to potem robimy piąty, szósty, siódmy rząd tego diagramu w okrążeniach. Czy teraz robimy czwarte okrążenie, potem piąte, szóste, siódme. I tutaj widzimy, że tutaj mamy lewe, potem prawe, lewe, prawe, lewe. Tak samo jak robiliśmy tutaj te okrążenia poniżej tego warkocza, tego samego skrzyżowania. Czyli robimy sobie najpierw to okrążenie, do końca okrążenie robimy sobie wyrabiając ten warkocz, krzyżując te oczka, a następnie robimy sobie piąty, szósty, siódmy rząd w okrążeniach na gładko jakby po prostu, tylko prawe i lewe oczka. I widzimy się tutaj. Potem w ósmym rzędzie pokażę Wam, jak robić to skrzyżowanie, bo jak widzicie, to skrzyżowanie jest troszeczkę inne niż to. Po prostu warkocz układa się w drugim kierunku. Nie układa się w prawą stronę, nie leży, tylko w lewą stronę. I to oznacza, że te oczka, które będą na tym drucie, są w innym położeniu po prostu. Widzimy się tutaj przy tym ósmym okrążeniu. Teraz zrobiłam ten czwarty rząd i potem piąty, szósty i siódmy, czyli tutaj mam na skrzyżowaniu, tutaj to skrzyżowanie oczek, czwarty rząd i potem mam gładkie rzędy piąty, szósty, siódmy. Teraz po prostu pokażę, jak robić ten ósmy rząd. Zaczynamy od oczka lewego i w tym przypadku robimy trzy oczka prawe, tutaj mamy raz, dwa, trzy oczka prawe i potem mamy tych sześć oczek, które krzyżujemy. I jak widzimy, że to skrzyżowanie tutaj na tym schemacie jest w drugą stronę. Tutaj warkocz układa się w prawą stronę, a tutaj leżą te trzy oczka, leżą w lewą stronę. Jak to robimy? Najpierw robimy te trzy oczka prawe, które są na początku. Teraz przekładamy następne trzy oczka na ten drut dodatkowy. I ponieważ one będą się układać, te trzy oczka w lewą stronę, to zostawiamy z przodu robótki. Pamiętamy, w tym przypadku zostawialiśmy te trzy oczka pierwsze z tyłu robótki. A jak się kładzie w lewą stronę, to zostawiamy z przodu robótki.
Potem przerabiamy 3 następne oczka. Raz, dwa, trzy. I te trzy z drutu pomocniczego możemy sobie przełożyć na ten lewy drut. I teraz je przerobić. I następnie mamy dwa lewe na diagramie, jedno prawe, jedno lewe. I zaczynamy od początku znowu. Jedno lewe, trzy prawe. I znowu będziemy krzyżować. Bierzemy trzy oczka, zostawiamy z przodu robótki. Przerabiamy następne trzy oczka. Teraz te trzy z drutu pomocniczego, żeby było nam łatwiej. To sobie przekładam. I przerabiam sobie te trzy oczka. Po prostu widzimy, że one układają się w lewą stronę. Tutaj w prawą stronę, tutaj w lewą stronę. Jeszcze tak dobrze, tak ładnie tego warkocza nie widać, chociaż już tu się coś zaczyna nam pokazywać, ale będzie ładniej, kiedy zrobimy dalej. Po prostu dlatego, że w tej chwili to jest wszystko takie ciasne. I tutaj przerabiamy dalej. I znowu jesteśmy przy tym warkoczu, że robimy te pierwsze trzy oczka. I znowu przekładamy kolejne trzy na drut pomocniczy. Przerabiamy następne. I te z tego drutu warkoczowego przykładamy tu sobie i one w tym momencie, kiedy tak przekładamy, to te oczka tutaj się krzyżują 3 na 3. Będą 3 na 3 oczka skrzyżowane. Potem mamy dwa lewe, jedno prawe, jedno lewe. Tutaj mam legendy po angielsku, ale w opisie, który możecie sobie pobrać, jest pod spodem, pod filmem, a także tutaj, jak Iwona, jest opis, będzie link do mojego sklepu i tam można pobrać opis do tej czapki. Opis oczywiście jest do pobrania za darmo, więc jeśli ktoś sobie po prostu chce zobaczyć, jak się tą czapkę robi, czarno na białym po prostu wspomóc się opisem słownym, to oczywiście może pobrać ten opis, chociaż nie musi, bo wystarczy na pewno tutaj zobaczyć, jak się robi, ale oczywiście opis jest. Znowu robimy trzy, kolejne trzy i tam właśnie w opisie jest ten diagram, legenda jest w języku polskim i wszystkie skróty są w ogóle wytłumaczone. Te tutaj warkocze są też wytłumaczone słownie, jak je się robi, ale tutaj możecie zobaczyć, jak je przerabiać. Dwa lewe, jedno prawe, jedno lewe i potem znowu wracamy do tego lewego. I sobie krzyżujemy tak te warkocze tutaj do końca tego okrążenia, w tym okrążeniu ósmym. I jak dojedziemy do końca, to pokażę Wam za chwilę, co robimy dalej. Ale na razie po prostu przerabiamy w ten sposób, powtarzając te 14 oczek do końca okrążenia. Dojeżdżamy tutaj do końca tego ósmego okrążenia. I co teraz robimy dalej? Jeszcze jest jedno oczko z tego poprzedniego okrążenia. I co teraz robimy dalej? Tu już nam się skończył ten diagram. Jesteśmy w ósmym
okrążeniu, ale po prostu to jest ta część powtórzeniowa, którą powtarzamy w poziomych rzędach, w tej z powrotem, w tej z powrotem, w tej z powrotem wszystkie rzędy, aż się wypełni całe okrążenie. Tak samo powtarzamy też pionowo. Robimy 8 rzędów i potem ponownie, kiedy skończymy ten ósmy, zaczynamy od pierwszego i robimy 8. I robimy 8. Dlatego jak widać, tutaj mamy 3 rzędy pomiędzy tymi skrzyżowaniami warkocza. Tutaj już nie ma nic, a tu znowu mamy 3 rzędy. Także zawsze mamy 3 rzędy po skrzyżowaniach warkocza. Więc znowu robimy ten pierwszy rząd, w którym mamy jedno lewe, potem wszystkie prawe, 2 lewe, jedno prawe, jedno lewe. I drugi rząd ponownie, i trzeci rząd, i potem czwarty rząd z tym skrzyżowaniem. I po prostu robimy w ten sposób, aż osiągniemy wysokość czapki, w której będzie po prostu trzeba zmniejszać oczka na obwód czapki. Dlatego, że w pewnym momencie czapka osiągnie taką wysokość, że tutaj będziemy zaokrąglać na czubek głowy i wtedy będzie po prostu, będziemy zmniejszać oczka i ja Wam pokażę, jak będziemy zmniejszać te oczka, a na razie po prostu robimy sobie dalej. Robimy pierwszy rząd w okrążeniu, potem drugi, trzeci i potem ponownie robimy to skrzyżowanie warkocza, potem następne i kontynuujemy w ten sposób, aż osiągniemy i tyle centymetrów.